co do... Ha! Pies by to... Po tym, jak odkryliśmy grób, nadeszli oni. Najpierw zgasły światła. A potem zaczęły się krzyki. Nasze czy ich? Ten koszmarny dźwięk nadal odbija się echem w mojej głowie. Nosili zbroję moich przodków. Pozabijali nas starożytnymi mieczami. Strzały, wrzawa, krew. Nie byliśmy w stanie ich powstrzymać. Wszędzie panował chaos. A potem cisza. Zniknęli. O Boże, czemu odeszli? Dlaczego nie wymordowali nas wszystkich? Dowódcą jest teraz kapitan Osaka. My opuszczamy bazę, ale nie wyspę. Zmierzamy w głąb lądu, do klasztoru. Nie ma innego wyjścia. Musimy iść za Oni. Wszyscy. Jeśli nie możemy kontrolować gwiazdy, musimy ją zniszczyć. Ale ja wiem, że wszyscy zginiemy. Jeśli mam się dostać do komnaty rytualnej w klasztorze, musimy naprawić ten kuter. Nie wiem, jak przekonać pozostałych, żeby kierować się w głąb wyspy, a nie uciec z niej, ale muszę znaleźć jakiś sposób. Najtrudniej będzie z Reyes. Chcę wrócić do swojej córki. Rozpacza z powrotu. Tak jak my wszyscy. Nadal nie jestem pewna, dlaczego Matias w ogóle chciał zabrać sam, ale to nieważne. Teraz jest z nami. Jest bezpieczny. Grobowiec musi być na niższym poziomie. Ach, winda się zacięła. O, wygląda na to, że jestem na właściwym tropie. Muszę tylko sprawić, żeby winda uderzyła z większą siłą. Muszę się przedostać. Dowództwo do agenta STOP. Trójca niezadowolona z braku postępów. STOP. Zdobycie gwiazdy kluczowe. STOP.
Wysyłamy nowego agenta, by zapewnić powodzenie. Stop. Muszę jeszcze odblokować resztę elementów. Muszę się jakoś przebić na zewnątrz. Jeszcze jeden i winda się ruszy.
Dobra, to tutaj. Te postacie. Wojownicy. Byli w grobowcu Himiko. Bronili jej. Czy to ty? Byłeś jakiegoś rodzaju generałem. Popełniłeś seppuku. Dlaczego? Zawiodłem swoją królową. Rytuał został przerwany. Kapłanka wiedziała, że tylko śmierć może ją ocalić, więc odebrała sobie życie. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w gnijącym ciele. Jej gniew zrodził burzę i nie umilknie, póki dusza jest związana z tą ziemią. Moja burzowa gwardia przysięgła ją ochraniać i musi wypełnić obietnicę. Ja nie jestem w stanie. Dusza uwięziona w gnijącym ciele, a więc stąd są te burze. Aby je powstrzymać, musimy zniszczyć ciało w komnacie rytualnej. Tylko jak mam przekonać do tego pozostałych? Jest w starym grobowcu! Kurde! Muszę się stąd Nie! Dłużej nie wiem! Na góry, jazda!
Nie mogę tego zrobić. Laro! Gdzie ty jesteś, do diabła? O nie! Co się dzieje? Atakują nas! Pomocy! Cholera! Nie! A muszę do nich wracać. Nie powinno nas ukryć. Może ty nie powiesz, ale jaki mamy kurwa wybór? Ci obcy rozbili obóz na plaży. Co do? Uwaga! Są na wybrzeżu! Och, cholera! Ognia! Ognia! Ranna. No. Dawaj. Dzięki. Poważnie. Myślałam, że już po mnie. Nie ma po nich śladu. Co się stało? W trakcie ataku Whitman zabrał sam i zniknął z nią. Pewnie zabrał ją do Matiasa. Powinniśmy byli cię posłuchać. Szlak. Ja powinnam była. Co teraz zrobimy? Kutery jest już sprawny. Musimy ściągnąć pomoc. Pewnie sami już na to wpadli. Nie myliłaś się co do Whitmana, sama ale... widziałaś te burze. Uderzają w każdy pojazd, który się zbliży. W czasie II wojny światowej stacjonowali tu naukowcy, którzy uważali, że burzami kieruje coś, co znajduje się w komnacie rytualnej. Słuchaj, nie znam wszystkich odpowiedzi, ale to ma związek z porwaniem Sam. Jeżeli spróbujemy uciec, nie rozumiejąc o co chodzi, to zginiemy. Tak jak piloci. Tak jak Rod. Słuchaj. Cokolwiek się tu dzieje, zaufajmy jej. Nie możemy wrócić do ich twierdzy. To samobójstwo. Tam jej nie zabiorą. Zaprowadzą ją do komnaty rytualnej. Tym wejściem dostaniemy się bliżej. Słuchaj, wiem, jak bardzo chcesz wrócić do domu, do córki. Naprawdę wiem. Ale to jeszcze nie koniec walki. Nie proszę cię, żebyś mi uwierzyła, Reyes. Proszę cię, abyś mi zaufała. Dobra. Spuśćmy kuter na wodę. Wchodź na pokład, gdy tylko będziesz gotowa do drogi. Lara, a co ty tam chcesz znaleźć? Naprawdę chcesz wiedzieć? Nie, ale powinnaś mi powiedzieć. Chodzi o duszę starożytnej słonecznej królowej, uwięzioną w martwym ciele. To jej gniew wywołuje tę burzę. Jeśli zniszczymy ciało, burze ustaną. Jasne. A po co Matiasowi sam? Nie wiem. I to mnie najbardziej przeraża. Słuchaj, wiem, że to jest szalony plan. Tak, szalony. Ale nie mamy żadnego innego. Dobra, bierzmy się do roboty. Dobra. Ruszajmy. Nie. Ty i Reyes musicie strzec głównego wejścia. Ja w tym czasie pójdę po sam. Chcesz tam iść sama? Im więcej nas pójdzie, tym łatwiej będzie nas dostrzec. Musicie zostać tutaj i zlikwidować jak najwięcej tych gnojków. Nie będą to tylko Solari. Będą również inni. Samuraje, Gwardia Królowej. W skrócie. Strzelajcie do wszystkiego, co nie jest mną lub sam. Moja ptaszyno, to nie jest pożegnanie, więc nie będę się żegnać. Jesteśmy z tobą, Laro.
są ci... Szuka gwardia. Ludzie. Strzegą klasztoru. Czekają jedynie, by zostać przedstawieni nowej królowej przez tego, który ją tu sprowadził. No tak, tak. Zetknąłem się z takimi prymitywnymi plemionami. Ruszajmy po nagrody, Jamesie. Co on robi? Nazywam się dr James Whitman. Mam pokojowe zamiary. Przedstawiam wam waszą nową królową. Nie. Waszą królową. Jak to jest po japońsku? Waszą... Nie! No krwi morate! Burzowa gwardia. Po tylu latach nadal ochraniają swoją królową?
Jak to możliwe, że po takim czasie nadal żyją? Przy tym generale mówiła, że źródłem burz jest dusza w gnijącym ciele. Wiem, że musiało mu chodzić o ostatnią słoneczną królową, ale nie rozumiem, co Himiko ma z tym wspólnego. Ona była pierwszą królową. Z jakiegoś powodu Matthias sądzi, że sam też ma z tym związek. Ale to nie może oznaczać nic dobrego. Niech cię diabli, Whitman. Dla dobrej opowieści zrobisz wszystko. Wiem, że odpowiedź kryje się w tej komnacie rytualnej, ale nie będzie łatwo się do niej dostać. Burzowa gwardia przysięgła, że będzie ją ochraniać. Wiem, że muszę to zrobić, ale bardzo się boję tego, co tam znajdę.